Chwała niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Miło was widzieć, bracia i siostry. Cieszymy się, że tego poranku możemy być razem z wami. Dziękujemy pastorowi i starszym za zaproszenie i że możemy tutaj być razem i uwielbiać Boga. Przekazujemy serdeczne pozdrowienia od zboru w Czechowicach. Zbór w Czechowicach was błogosławi, pozdrawia w imieniu Pana. Moi drodzy, dobrze jest być w domu Pana, dobrze jest być tam, gdzie Jezus jest uwielbiany, dobrze jest tam, kiedy ludzie w sposób świadomy, dobrowolny, całym sercem uwielbiają Boga. Dobrze jest, kiedy mówimy o tym, co On dla nas uczynił. Chciałbym dzisiaj dzielić się historią pewnego człowieka, którą właściwie znamy na pamięć. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli coś, co albo przypomnieli sobie, bo właściwie dla nas to jest przypomnienie, i zobaczyli, jak wielce miłosierny i łaskawy jest Pan. Jak wielka jest Jego dobroć wobec człowieka. I czasami jesteśmy zdumieni tym, co Bóg czyni w życiu człowieka, takiego jak ty i ja. Moi drodzy, Słowo Boże mówi tak. Jonasza syna Amitaja doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż się zdawało, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy los, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze się uspokoiło i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Moi drodzy, ta historia nam mówi, że różnego rodzaju burze w życiu człowieka, Bożego człowieka, przychodzą z różnych powodów. I czasami nam się wydaje, że diabeł coś próbuje zrobić odnośnie naszego życia i jest tak. Ale w tym przypadku tak naprawdę tym, który spowodował tą burzę w życiu męża Bożego,
proroka Pana, który słyszał głos Pana. Był sam Bóg. Był sam Bóg. Czasami jest nam trudno powiedzieć, dzisiaj słyszę taką naukę, że nie ma dzisiaj już karcenia i Bóg nikogo nie karci. Bo jest przecież łaskawym i miłosiernym. To gdzieżby tam Bóg kogoś mógł strofować? Ale Pismo Święte mi mówi, że im bardziej Bóg ciebie i mnie miłuje, tym czasami, kiedy Go nie słuchamy, musi użyć rózgi wobec nas. Amen? Oto prorok Pana, człowiek, który nie był zwykłym człowiekiem, on umiał rozeznać głos Pana. Namaszczenie Ducha Bożego było nad nim. I oto w życiu tego człowieka rozpętała się burza, która zagrażała jego życiu. Właściwie z tej historii dowiadujemy się, że jego życie, tego męża Bożego, sługi Bożego było na włosku. Wiecie, w Biblii czytamy o różnego rodzaju burzach. Moglibyśmy mnóstwo ich wymienić. Oto apostoł Paweł znalazł się w takiej burzy, że także na statku wyrzucano wszystko, żeby się tylko uratować. Przez 14 dni nie widzieli słońca, ani księżyca, ani gwiazd i zwątpili o swoim życiu. I tam był sługa Pana. Ale ta burza, jak w przypadku Jonasza, nie była spowodowana nieposłuszeństwem sługi Bożego. Ta burza była spowodowana tym, że ci, którzy tam byli na tym statku, nie słuchali tego, co im ten Boży sługa mówił. I rozpętała się burza, prawda? Wiecie, czasami inni wprowadzają nas w poważne tarapaty. Czy tego chcemy, czy nie? Właściwie nikt chyba nie chce być w burzy. Ale czasami decyzje innych, wpływ innych, sytuacje innych, to na przykład, że musimy być, czy jesteśmy komuś poddani, nagle znajdujemy się w potężnej burzy. Ale dobrotliwa ręka Pana zawsze jest z nami. I Bóg wie, jak nas wyprowadzić, ale także darować nam tych, którzy są w tej burzy razem z nami. Wiecie, mnóstwo jest tych burz. Jezus sobie śpi, i nagle rozpętuje się burza. I uczniowie wpadają w panikę i mówią: Panie, jak możesz spać, kiedy fale zalewają łódź i właściwie toniemy, a Jezus mówi im: gdzie jest wiara wasza? To jest burza, która była doświadczeniem i próbą ich wiary. Różne są burze. Ale tu mamy burzę sprowokowaną przez nieposłuszeństwo. Przez grzech, przez człowieka Bożego, który miał takie swoje własne poukładane w głowie plany, które nie zgadzały się z tym, co Bóg do niego mówił. Jedź do Niniwy. Wiecie, od Cezarei Nadmorskiej do Niniwy, jeśli dobrze pamiętam, to było gdzieś 800 kilometrów. Idź tam. A on zrobił zupełnie coś innego. Jonasz jest człowiekiem nacjonalistą, wierzącym w Boga, ale zarazem nacjonalista. Mówi: mój Bóg jest z nami, z naszym narodem i zrobimy wszystko i zrobię wszystko, żeby tylko nasz naród był ochroniony. A Asyria? Właściwie to jest dobra wiadomość. Nie pójdę, nie będę im głosił. Zbyt dobrze znam łaskawość Boga. Wiecie, to jest zdumiewające. Jonasz zna serce Boga. Wie, że Bóg jest pełen łaski, miłosierdzia i może okazać łaskę, a jemu na tym nie zależy, jeśli chodzi o Niniwę. To jest rok gdzieś 760 przed narodzeniem Chrystusa. Niniwa stanowi zagrożenie dla jego kraju. I z czasem rzeczywiście Asyria podbije Izrael i uprowadzi 10 plemion. A więc on ma powody. Tylko że jego powody, jego zdanie nie zgadzają się z tym, co Bóg myśli. A Bóg myśli o Jonaszu i Bóg myśli o tych Niniwczykach, o ponad 100 tysiącach ludzi, którzy tam mieszkają i którym z powodu grzechu i nieprawości grozi Boży sąd. Postanowił uciec od oblicza Pana. Wiecie, i tak mi się śmiać chce od razu.
Jak to czytam, postanowił uciec od oblicza Pana i chce mi się śmiać. W tym znaczeniu, no któż może uciec od oblicza Pana? Nie da się. W psalmie 139 czytamy, choćbym udał się gdzieś tam w kosmos, tam jesteś. A gdybym się skrył w głębinach i tam by mnie dosięgła Twoja ręka. A gdybym się ukrył w Szeolu, w krainie umarłych i tam mnie widzisz. Nie da się ukryć. Wiecie, kiedy człowiek jest zaślepiony grzechem, wydaje mu się, że on może się ukryć. Nie da się ukryć. Pan przepatruje całą ziemię. Pan zna mój i twój dzień. Pan zna twoje i moje życie. Pan zna skrytości serca każdego z nas. Wie wszystko. Czasami próbujemy się ukryć sami w sobie. Ale nie da się ukryć. I oto robi to, co robi i Słowo Boże mówi, i Pan zesłał silny wiatr i powstała burza i jakby Pan stanął w tych zapasach i mówi, no dobrze, spróbuj. Zdumiewa mnie Jonasz. Zdumiewa mnie człowiek Boży, który idzie i zatwardza serce na głos Pana. Moi drodzy, Bóg do niego mówi. On ma z nim relacje. Bóg do niego przemawia. A on krok po kroku zatwardza serce na głos Pana. Kiedy jest burza, wszyscy coś robią. Wszyscy się do kogoś modlą, ale on się już nie modli. On już nie wzywa imienia Pana. On doskonale wie, że ta burza jest z jego powodu i on tych pogan wprowadził w ogromne tarapaty. Źle, jeśli człowiek Boży innych, którzy jeszcze nie poznali Boga, wprowadza w tarapaty. Powinno być odwrotnie. Ale tu tak jest. Moi drodzy, Bóg bierze nas jak glinę w swoje ręce. Każdego z nas. I z każdego z nas lepi swoje naczynie. I zauważyłem, czy Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że kiedy glina, ty i ja poddajemy się w Jego rękach i On może uczynić ten pierwszy zamysł odnośnie nas, to chcę powiedzieć, że ten pierwszy Boży zamysł zawsze jest najlepszy. Możecie powiedzieć amen? Bóg zawsze to, co czyni, zaraz na początku, to jest najlepsze, co ma dla ciebie i dla mnie. Tak było w ogrodzie Eden. Kiedy Bóg stworzył człowieka, Bóg miał najlepszy plan dla niego. Żyj na wieki. Nie będziesz cierpiał, nie będziesz chorował, nie będziesz doznawał tego, co znaczy śmierć. Będziesz żył na wieki ze mną. To był Boży plan. Stało się inaczej, bo człowiek nie poddał się jak glina w ręce Pana. I kiedy ta glina się nie poddaje, ja się cieszę z tego, że Bóg w ogóle jej nie wyrzuca i nie bierze nowej, ale odrzuca ją, zmiesza ją dalej i na nowo wrzuca na koło. I jeszcze raz, ale już inne naczynie próbuje ulepić. Innej do innych celów. Ten pierwotny zamiar. Wiecie, że kiedy narodziliśmy się na nowo, Bóg ma jeden wspaniały cel odnośnie każdego z nas. Chce w tobie i we mnie wykształtować obraz Jezusa Chrystusa. Abyśmy się stali podobni do obrazu Jego Syna. To jest Jego plan. A więc muszę popatrzeć do lustra i sprawdzić, ile Jezusa jest we mnie. Ile jest tego podobieństwa. Oczywiście wiecie, że nie chodzi mi o zwykłe lustro. Tak więc Bóg w różnoraki sposób tą glinę nas, ciebie i mnie testuje. Wiecie, taki jest test małych rzeczy. Jezus mówi, kto będzie w małym wierny,
Prawda? Ten będzie im większych i mu większe rzeczy powierzę, bo zdał test małych rzeczy. Dlatego w Kościele nie ma małych rzeczy i większych rzeczy. W tym znaczeniu, że każda rzecz, która jest do wykonania w Twoim i w moim zborze, w Kościele Jezusa Chrystusa, do tego muszę włożyć 100% mojej jakości, mojego zaangażowania. Bo zdaję test. Bo jeżeli mówię Bogu, a to jest zbyt małe, abym się tym zajmował, to nie zdajesz testu. I Bóg nie może ci dać więcej tak, jakby chciał. Różne są testy. Różne są testy. Jest test czasu. Oto Abraham z Sarą modlą się 24 lata o dziecko. A Bóg nie daje im dziecko. Jest obietnica. Muszą być wierni. Zdali test i uwierzyli i zaufali. W każdym razie Bóg posyła słowo, Bóg sprawdza twoje i moje posłuszeństwo, Bóg sprawdza nasze oddanie temu, co nam powierza. On nas lepi i kiedy patrzę na tą historię, na Jonasza, ja widzę, jak Bóg próbuje zrobić coś z tego proroka. On w każdym razie działa zupełnie wbrew sobie. Wiecie, jest coś w nas. Jest coś w człowieku. Jest ta ciągła, ustawiczna walka z naszym ja, gdzie trudno jest nam poddać siebie pod Bożą rękę, pod posłuszeństwo temu, czego Bóg od nas oczekuje. Ale jedno mogę być pewien. Kiedy im szybciej się zgodzę, im szybciej się poddam, tym Bóg osiągnie lepsze rezultaty i będę bardziej owocny dla Niego. Wiecie, pamiętacie historię Hiskiasza? Wspaniały król, reformator, wspaniałe rzeczy zrobił. I przyszło, że prorok mu powiedział, zostało ci, właściwie uporządkuj swoje życie, bo jest koniec. Jest to trudny tekst, ale chciałbym, żebyście na coś zwrócili uwagę. Zawsze Boży zamiar pierwszy jest lepszy. Bóg patrzy ze swojej perspektywy na twoje i na moje życie i wybiera to, co najlepsze. Wierzę, wybiera to, co najlepsze dla ciebie i dla mnie. Amen. Dlatego, że wszelki datek dobry i dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. I Bóg nie stosuje jakiejś pułapki. Jemu zależy, abyś ty i ja, abyśmy byli błogosławieni wszelkim błogosławieństwem. A Hiskiasz nie jest w stanie tego przyjąć. Mówi, Boże, tyle lat ci służyłem. Zrobiłem to i tamto. Jeszcze prorok nie wyszedł, Pan mówi, powiedz mu, daruję ci jeszcze 15 lat. I wydawałoby się wspaniale, wspaniały cud. Tylko, że jak czytamy uważnie Biblię, później w tych 15 latach urodził się mu syn imieniem Manases, który całkowicie odprowadził Judę od Boga. Uczynił tak okropne rzeczy, jak żaden inny król, nawet izraelski. Pokutował i Bóg mu przebaczył. Ale to tylko przypieczętowało sąd nad Judą później. A więc ten pierwszy plan. Jonasz ma iść. Wiecie, Bóg nawet złe rzeczy obraca w dobre i później Pan Jezus mówi, taki wam dam znak, nie dam innego, dam wam znak Jonasza. Nawet z tego, co było takie niefajne, Bóg zrobił cudowny znak dla siebie. Bóg jest szpecem od tego. Wiecie, nawet Biblia mówi, że nawet bezbożnik i grzesznik muszą mu przynieść chwałę. Tak? Bóg jest dziwny. Ale Jonasz zatwardza serce.
Inni się modlą, inni coś robią. On w końcu poszedł, nie wiem jak można spać w czasie takiej burzy. Wiecie, taką łódką, takim stateczkiem, taką z żaglami. Nie wiem, co oni tam mieli, czy w ogóle mieli żagle. Chyba tak. Wiecie, miotana ta łódź jest na wszystkie strony, a on sobie idzie jakby nigdy nic. I w końcu mówi, wrzućcie mnie do wody. I wszystko będzie okej. Znaczy chcę, żebyśmy zobaczyli, jak krok po kroku on wycofuje się, ucieka nie tylko fizycznie, ale ucieka w swoim sercu, w swoim wnętrzu, ucieka od Boga, od Jego ratunku i mówi, niech w końcu Bóg ze mną skończy. Wrzućcie mnie do wody. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale ja tu widzę taką hardość, taki... Mówi, nie zależy mi. Wrzućcie mnie do wody. I oni go wrzucili. I ja mówię, ci poganie mieli więcej bojaźni Bożej, więcej zrozumienia Boga, niż ten sługa Boży. Ale grzech zaślepia. Niszczy. On zamyka serce. I on zaczął zamykać swoje serce. Ale Bóg nie rezygnuje tak szybko z nas. I za to niech będzie chwała Bogu. Kochani, jeszcze raz powiem, Bóg nie tak szybko rezygnuje z ciebie i ze mnie. Bóg okazuje łaskę i miłosierdzie nad tymi, którzy zawodzą, nad tymi, którzy nawet się buntują i uciekają od Niego. Ciągle gdzieś Bóg próbuje im zagrodzić drogę i w końcu Bóg postanowił ostatni raz zagrodzić drogę Jonaszowi. Wrzucili go do tego morza. Ja myślę, dopiero wtedy do Jonasza dotarło, w jakim jest miejscu. Mówi, już nigdy nie zobaczę twojego przybytku. Jestem wygnany sprzed twoich oczu. Boże, ja tu już mam ostatnie chwile mojego życia. Powietrza mi starczy na chwilę. Ja tonę i sitowie wije się wokół mojej głowy. Wiecie, to jest jakby Bóg przemawia w tak drastyczny sposób, aby prorok się opamiętał, aby sługa Boży usłyszał głos Pana i w końcu wrócił na drogę posłuszeństwa. I nagotował Bóg wielką rybę. Wiecie, jeden z gatunków wieloryba i rekina jest w stanie połknąć całego człowieka. Krowy były połykane i tak dalej. To są fakty, że tak powiem, o których można czytać. Wielu ludzi zostało połkniętych. Ta historia nie jest zmyśloną historią, żeby coś ubarwić. Oto Pan nagotował rybę. Pamiętam taką, czytałem o takiej historii, jak podczas połowu wielorybów w okolicach Falklandów. Jest to historia zapisana we francuskim czasopiśmie naukowym, kiedy podciągnięto wieloryba, te harpuny, gdzie tam gdzieś już zraniły, oni go mogli podciągnąć pod burtę, nie mogli sobie z nim poradzić. Czterech marynarzy wsiadło do łódki, podpłynęło, żeby go dobić. No i wieloryb oczywiście się bronił. Jak machnął, prawda, ta łódka się wywróciła i wszyscy poszli pod wodę. Dwóch uratowali, ale dwóch nie znaleźli. W końcu na drugi dzień uporali się z tym ogromnym cielskiem wieloryba, wyciągnęli, rozpruli mu żołądek, a w środku znaleźli jednego z tych dwóch. Nazywał się James Bartley. I nagle odkryli, badają mu puls, mówią, on żyje. Jest trochę taki, wiecie, przez te soki trawienne niefajny, ale żyje. I to jest zapisane w czasopiśmie naukowym i takich przypadków mam inne nazwisko marszala Jenkinsa z 1771 roku. Wiecie, oni powrócili do portu po około trzech bodajże tygodniach czy kilku. On z powrotem wrócił na statek pracować. Taki współczesny Jonasz. Pan nagotował rybę. I tam z wnętrza ryby on się modli i woła do Boga. Nareszcie przychodzi skrucha. Jego serce jest złamane. On zaczyna pokutować. On zaczyna wołać. Właściwie wyobraźcie sobie, nie potrafimy sobie wyobrazić.
Jesteś w miejscu, z którego nie ma wyjścia. On jest we wnętrzu ryby, gdzieś na środku morza, albo nie wiem gdzie. To już nie ma wyjścia. I tylko wiesz, że możesz liczyć na Jego łaskę. Nic innego nie jest w stanie cię wydobyć z tego miejsca. Miejsca śmierci, miejsca zagłady, miejsca, w którym ty sam doszedłeś, do którego sam doszedłeś i wiesz, że jeśli On nie okaże łaski, jest po tobie. Jest po tobie. I tam z wnętrza ryby On się modli. Jego serce zaczyna kruszeć. On zaczyna wołać: Boże, zmiłuj się nade mną. Biblia mówi wyraźnie, że wołałem do Pana z wnętrza ryby. Wołałem. Wielce łaskawy i miłosierny jest Pan. Przecież Bóg mógł na miejsce Jonasza mieć 10 Jonaszy. Prawda? Bóg mógł mieć 10, którzy byli gotowi wykonać Bożą wolę. Ale Bóg walczy o każdego z nas. Bóg walczy do końca. Chwała Bogu za to. Oto łaskawy i miłosierny jest Pan. I ktoś by powiedział, no skoro narobiłeś sobie problemów, no to wypij do reszty. Ale Pan nie postępuje z nami według postępków naszych, ale okazuje łaskę i zmiłowanie i miłosierdzie, kiedy serce jest skruszone. Kluczem jest skruszone, złamane serce, które woła do Boga. Przypominam sobie, w zeszłym roku przyszedł do nas młody człowiek. Młody, 40. No młody, bardzo młody, nie? Co prawda, jak mój tato miał 40, to myślałem, jaki on stary. A ciągle uważam, że jestem młody. Wiecie, kochał Boga. Służył Bogu. I nagle, w pewnym momencie coś się stało. Zatwardził serce przed Bogiem. Pogniewał się na Boga. Coś się stało i Bóg go zawiódł. Tak on myślał. Został oszukany przez jakichś wspólników i tak dalej. I skomasowało się to na Panu. Poszedł w narkotyki, dopalacze. Doprowadził siebie do totalnej ruiny. Wiele lat minęło. Aż w pewnym momencie zaczął gdzieś tam wołać do Boga, aby Bóg zlitował się nad nim. Nie mógł wyjść z tego. Modlił się, pościł, szukał. Nie mógł z tego wyjść. Pojawił się w zborze. Nawet był gotów coś dać na budynek, ale my wiedzieliśmy, że on nie jest wolny. Mówimy, okej, ale nie. Na razie mamy wszystko, co potrzebujemy. I później opowiadał, był chłodny. To był jeszcze okres zimowy. I poszedłem do lasu, aby umrzeć. Położyłem się na ziemi i życzyłem sobie śmierci. Mówi, ja tak dalej żyć nie chcę. Rano się obudził. Nie wiem, jak przeżył. Mówi, obudziłem się, zmarznięty. Wstał, poszedł gdzieś tam pobliżej jakiegoś miejsca, gdzie byli ludzie. Ktoś go okrył kocem. A później mówi, wróciłem z powrotem i zacząłem przez 2 godziny wołać do Boga o zmiłowanie, o przebaczenie, o ratunek. Przez 2 godziny wołałem do Boga, aby się zmiłował nade mną. I później nagle mówi, odczułem, jak łaska, jak moc Boża zaczyna mnie przenikać i wiedziałem, że Bóg mi przebaczył i mnie uwolnił. I
I byście później zobaczyli jego twarz i jego oczy. Ja mówię, Mateusz, lubię patrzeć na twoje oczy, które teraz są jasne, tak piękne, bo tam widzę Pana, jego miłość do Pana w twoich oczach. Wołałem do Pana z głębi mojego utrapienia, z głębi wieloryba. I może dzisiaj ktoś jest na tym miejscu, który jest w takim wielorybie wewnątrz. Doprowadziłeś się do takiego stanu. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg z ciebie nie zrezygnował. On ciągle ma ciebie na liście zwycięzców. On ciągle pragnie ciebie wydobyć z tego miejsca, z którego ty i ja mówimy, już nie ma żadnego wyjścia. Wiemy, ryba musiała go albo strawić, albo wypluć. Ale Pan nakazał nie trawić, tylko wypluć. I Jonasz w końcu zaczyna realizować posłusznie to, co ma zrobić. Kochani, jeżeli zawsze, kiedy jest pokuta, później musimy wrócić do miejsca, z którego zeszliśmy z Bożej drogi, wrócić z powrotem, aby być posłusznymi temu, co Bóg do nas mówi. I wtedy przychodzi odnowa. Odbudowanie. Bóg okazuje łaskę. Bóg doskonale nas rozumie. Bóg wie, co przeżywamy. I Bogu zależy na tym, aby nas ratować. Dawid mówi tak, już myślałem. Albo właściwie on mówi tak w psalmie 51. Jest świadom. Nie odbieraj mi ducha swego świętego. Wie, co zrobił. Wie. Dobrze, że nie uniósł się pychą, kiedy prorok powiedział, ty jesteś tym człowiekiem. Tylko uniżył swoje serce przed Panem. I to on zapisał, sercem skruszonym i zgnębionym, Boże, nie pogardzisz. I tam woła do Boga, by Bóg się ulitował i nie odbierał mu Ducha Świętego. Wiecie, ten psalm 51 dla mnie jest szokującym psalmem. Szokujący. Dlatego, że Dawid w tym psalmie, w drugiej jego części mówi dziwne rzeczy. I będę nauczał grzeszników twoich dróg. Wiecie, co to znaczy? Że Dawid, tak jak Jonasz, Dawid wiedział, jak wielce łaskawy i miłosierny jest Bóg. I on jakby mówi dalej, oto jestem gotów dalej nauczać innych jako król twoich praw i zasad. A ktoś by mu powiedział, zaraz, zaraz, Dawidzie. Ty nie pamiętasz, co zrobiłeś? Jak możesz nauczać? Rozumiecie? Kiedy czytam ten psalm, jestem skonfundowany. Jak wielka jest łaska. Jak wielkie jest miłosierdzie. Oto Bóg postanowił z powrotem podnieść Dawida, przebaczyć mu, chociaż konsekwencje tych grzechów ponosił do końca życia. Ale łaska Pana od niego nie odstąpiła. Duch Pana od niego nie odstąpił. I on miał wielką wiarę. Wielką wiarę i przekonanie o miłosierdziu i łasce Bożej. Czasami nie potrafimy sami sobie przebaczyć naszych upadków. Bóg nam przebacza, ale my ciągle to pamiętamy. I mówimy, jak mogłem? Jak mogłem to zrobić, tamto zrobić, to powiedzieć? Nie powinno się to zdarzyć w moim życiu. I nie potrafimy sobie sami przebaczyć, ale wielce łaskawy i miłosierny jest Pan.
I później Jonasz idzie i głosi. I to, czego się spodziewał, to się stało. On im życzył, żeby całe miasto w perzynę się obróciło. Takie chrześcijańskie nastawienie. Nie. Wiecie, zdumiewająca jest historia Niniwy. Król, zwierzęta, nawet zwierzęta, wszyscy są w pokucie i w poście. I Bóg to widział. Wiecie, na końcu Bóg mówi, czyż ja bym miał nie użalić się nad tymi 120 tysiącami, którzy nie umieją rozróżnić między prawicą a lewicą? Jonasz wyraźnie mówi, wiedziałem. To jest straszne, moi drodzy, kiedy zamiast radować się, że Bóg wybawia tych, na których myśmy już krechę położyli, a Bóg okazuje łaskę, Bóg okazuje miłosierdzie. Przypominam sobie historię dwóch małżeństw ze Szwecji, którzy odebrali od Pana, że mają udać się do Afryki, aby głosić Ewangelię. Jedna z tych osób, kobiet, to były dwa małżeństwa, pięknie śpiewała, kariera śpiewaczki przed nią, wszystko zostawili, sprzedali, udali się do Afryki. Gdzieś tam rozbili jakieś, zrobili sobie szałasy koło jakiejś wioski. Nie wiem dokładnie, w jakim to było państwie afrykańskim, ale historia jest autentyczna. I chcieli dotrzeć do tej wioski. Nie znali języka. Chcieli jakoś przekazać Ewangelię. Nikt nie był zainteresowany, za wyjątkiem jednego małego chłopczyka, który do nich przychodził. Tak z ciekawości do nich zagląda, ale jak tu z nim się porozumieć? Różnoraki sposób próbowali mu przekazać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I do końca nie wiedzieli, czy w ogóle nawiązali z nim kontakt, czy nie. W międzyczasie jedna z tych żon w czasie porodu zmarła. Załamany mąż oddał dziecko temu drugiemu małżeństwu. Oni powiedzieli, zwijamy się, widocznie pomyliliśmy, źle zrozumieliśmy Boga. On wrócił do Szwecji, a tamto małżeństwo z tym dzieckiem do Stanów. Poszedł w alkoholizm. Obraził się na Boga. Nie chcę, mówi. Nie chcę. Bóg mnie zawiódł. Moi drodzy, my wiemy, że kiedy Bóg nas powołuje, nie obiecuje nam, że tak powiem, życia usłanego różami. Nie? Bóg nawet nie jest zadowolony naszym, że tak powiem, nie jest Bogiem, którego interesuje tak bardzo nasz komfort. Bóg zainteresowany jest Twoim i moim sercem, aby w nas wykształtować Chrystusa. Trwało to wiele lat. Ona dorosła, wykształciła się i dostała służbowy wyjazd do Szwecji. Pisała wielokrotnie do Szwecji, nie odpowiadał na żaden list. Na żaden list. Leciała do Szwecji przez Anglię, Londyn, z międzylądowaniem w Londynie. Londyn to, nie wiem, 16 milionów ludzi. Wysiadła i mówi tak, mam kilka czy kilkanaście godzin, wpadnę gdzieś do najbliższego zboru, wykorzystam czas, a później wsiadam do drugiego i lecę do Sztokholmu. I siedzi sobie, a za kazalnicą stoi czarny człowiek. I opowiada dziwne rzeczy. Wiele, wiele lat temu przy naszej wiosce rozbiło obóz jakieś dwa małżeństwa białych ludzi. Ja tam chodziłem do nich. Po prostu chodziłem do nich. A oni mi mówili o Jezusie.
nikt z naszej wioski nie chciał słuchać tego poselstwa, ale ja uwierzyłem, oddałem moje życie Jezusowi. Kiedy dorosłem, odbierałem Boże powołanie, wyemigrowałem do Stanów, aby skończyć szkołę biblijną. A kiedy skończyłem szkołę biblijną, wróciłem do mojej wioski, cała wioska oddała życie Chrystusowi. A później kolejne wioski. Założyłem kilka kościołów, szkołę biblijną. A ona tak siedzi i słucha, mówi, to jest historia moich rodziców i moja. I on mówi, kiedy urodziło się dziecko, coś tam się wydarzyło, oni zniknęli, nie wiem, co się z nimi stało. Ona po nabożeństwie podeszła, żeby skonfrontować pewne fakty. Mówi, to jest historia mojego taty, mojej mamy, moja. Ale musiała szybko, udała się dalszą podróż. Odnalazła taty. Weszła do jego pokoju, nie wiem, gdzieś na poddaszu czy gdzieś. Walające się butelki, brud, smród. Nie mów mi o Bogu. Nie mów mi o Bogu. A wtedy ona usiadła i zaczęła pytać, co się jej wydarzyło w drodze. I kiedy mówiła o tym, że tych dwoje przez ich służbę wydawało się porażkę, oto Bóg sprawił, że został wydany niesamowicie potężny owoc. I on zaczyna płakać. Jego serce zaczyna się kruszyć. Jak Jonasz pokutuje. Boże, wybacz mi. Zmiłuj się nade mną. Przebacz mi. Po 3 miesiącach nie żył. To był ostatni dzwonek. Ostatni Boży głos. Oto ta historia, tak jak historia Jonasza, mówi nam, że Bóg walczy o ciebie i o mnie do końca. Bóg postanowił, żebyś ty i ja, żebyśmy dobiegli do końca, abyśmy osiągnęli zwycięstwo w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus mówi do zboru w Laodycei, to stoi u drzwi. I kołacze. A w psalmie 107 jest napisane, siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego i wołali do Pana w swej niedoli. A On wybawił ich z utrapienia. Więzy ich rozerwał. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego. Kochani, kiedy modliłem się, rozmyślałem, postanowiłem z tym słowem dzisiaj się podzielić. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę modlili się. Może są dzisiaj osoby pośród nas, może ktoś jest, nawet jeden. Oto Bóg do ciebie mówi raz i drugi, trzeci, a ty ciągle się zamykasz. I mówisz, jeszcze nie teraz jest czas. A może jest tak, że służyłeś Bogu, kochałeś Go, miłowałeś, ale wiesz, że zaczynasz się od Niego oddalać i coraz bardziej zamykasz swoje serce. Ale sercem skruszonym i złamanym Bóg nigdy nie pogardzi. Jeśli będziesz wołał z całego serca,